problem migracyjny już nie tylko w Polsce. Im jesteś starszy, tym więcej masz przeciwciał. Kolejna grupa, która straci na Polskim Ładzie. A na koniec urodziło się dziecko z ogonem. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i tak, na start. Dzisiaj odbył się, jak zapewne wiecie, lub jeszcze trwa końcówka Marszu Niepodległości, kiedy my to wrzucamy na ten kanał. Także jeżeli jesteście jednak tutaj i oglądacie z nami, bądź na bieżąco, no to koniecznie wbijajcie na nasz drugi kanał, co mówią, bo tam o godzinie 19:20 powinna się pojawić nasza relacja z tego marszu, znaczy nie tylko z Marszu Niepodległości, ale i z kontrmanifestacji, ze wszystkiego, gdzie uda nam się być, bo chcemy dla was to zrobić jak najbardziej rzetelnie, bo nie jesteśmy całkowicie za tym, żeby wspierać jakąś jedną grupę polityczną, bo nie ma co ukrywać, Marsz Niepodległości nie jest organizacją apolityczną. Jest to czysto polityczny twór, tak samo jak te kontrmanifestacje ze strajku kobiet i tak dalej. Nie stoimy po żadnej z tych stron, chcemy po prostu dla was zrobić porządną relację, żebyście widzieli, jak było i tu, i tu. Zatem zapraszam was serdecznie. Kanał Co Mówią, tutaj macie gdzieś linki w przypiętym komentarzu i opisie, a na tym kanale, na Bądź na Bieżąco, o 21:00 dzisiaj, czyli dokładnie za 3 godziny, będzie nasz komentarz na gorąco z całego tego marszu. Ten odcinek nagrałem nieco wcześniej, żebyście mieli również co oglądać o 18:00, jeżeli tym marszem nie żyjecie. A z marszu relacje i tak zobaczycie właśnie na kanale Co Mówią, no i tutaj przy komentarzu. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Jesienią przez Białoruś do Finlandii przybyło około 20 tysięcy uchodźców, głównie pochodzących z Iraku, przekazał szef fińskiego urzędu do spraw migracji. Rząd rozważa tymczasowe zamknięcie granic, jeśli sytuacja się pogorszy. To jest akt hybrydowy i trzeba się przeciwstawić temu wspólnie w ramach Unii Europejskiej, powiedział minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto, goszczący w Helsinkach szef MSZ Łotwy Edgar Linkevicsa. Zdaniem fińskiego ministra należałoby przede wszystkim wzmocnić działalność Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Szefowa fińskiej MSW Maria Ohisalo poinformowała, że Finlandia aktywnie monitoruje sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Zdaniem Ohisalo na granicy Unii Europejskiej mamy do czynienia z państwowym przemytem ludzi i sytuacja jest szczególnie poważna. Minister zastrzegła jednak, że w razie zamknięcia granic Finlandii, która strzeże także zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, ponad 1300 tysięcy kilometrów granicy lądowej z Rosją, utrzymana zostanie możliwość składania wniosków o azyl zgodnie z międzynarodowymi umowami. Ohisalo, polityk Partii Zielonych, nie odpowiedziała na pytanie lokalnych mediów o to, czy w kwestii Polska i kraje bałtyckie postępują zgodnie z prawem. Jesteśmy przygotowani nawet na napływ kilkudziesięciu tysięcy osób, czy to przez kraje bałtyckie i Polskę, czy przez granicę z Rosją, przyznał dla fińskiego radia szef Urzędu do Spraw Migracji. Uznał jednak, że w najbliższej przyszłości jest to mało prawdopodobne. W tym roku w Finlandii od stycznia do października złożono około 1000 wniosków o azyl. W trakcie jesiennego kryzysu na granicy Unii Europejskiej z Białorusią do Finlandii przybywali głównie uchodźcy z Iraku. Nie wiadomo jednak, czy osoby te przedostały się przez granicę z Polską, czy przez kraje bałtyckie, podkreślono w reportażu fińskiego nadawcy. The Finns managed to resist invasion but lost the province of Karelia to the Soviets. Jak widać, nie tylko Polska ma problem z migrantami. Władze Finlandii jasno mówią, że szlak transportu migrantów ma dwie drogi, albo przez Polskę, albo przez Białoruś. Patrząc jednak chociażby na mapę, widać, że z prostego punktu widzenia łatwiej migrantom jednak skorzystać ze szlaku białoruskiego, który z łatwością daje im dostęp do Rosji, a następnie już bezpośrednio na fińską granicę. Wiedząc także o współpracy Putina z Łukaszenką, taki scenariusz ma tutaj rację bytu. Sytuacja z kryzysem migracyjnym pokazuje także, że nie chodzi wyłącznie o Polskę i o naszą granicę, ale o zalewanie migrantami przez Łukaszenkę i przez Putina migrantami z Bliskiego Wschodu i Afryki
Europę. Obecnie w Unii Europejskiej jest aż 23 miliony migrantów, co stanowi ponad 5% całej naszej społeczności. Co więcej, ponad 37 milionów osób, które obecnie zamieszkują te tereny, to osoby nieurodzone w Unii Europejskiej. Na podstawie danych biura UNHCR, pod koniec 2020 na całym świecie było 26,4 miliona uchodźców oraz 48 milionów osób wewnętrznie przesiedlonych ze względu na konflikty zbrojne. Pod koniec 2020 w Unii mieszkało 10% wszystkich uchodźców na świecie i jedynie ułamek osób wewnętrznie przesiedlonych. Warto tu podkreślić, że w prowadzonych statystykach pokazuje się również osoby legalnie przebywające do Polski i innych krajów Unii, a wynika z nich, że najwięcej jest Ukraińców, Marokańczyków i Hindusów. W zestawieniu nie pojawiają się jednak takie narodowości jak Irakijczycy czy Afgańczycy. Najczęściej jednak wnioski o azyl składały właśnie osoby z Syrii, Afganistanu, Wenezueli czy Kolumbii. Obecnie na wydanie decyzji w sprawie azylu w Unii Europejskiej czeka ponad 700 tysięcy migrantów, więc jak widać problem jest dość potężny i dopiero nabiera rozpędu. Jak to się będzie klarować nam w niedalekiej przyszłości? No cóż, to jeszcze się okaże. Następny temat. As long as I can be helpful and keep going, that's the main thing. Badanie próbek pobranych od pacjentów, którzy wyzdrowieli po łagodnym przejściu wiadomo czego, wykazały, że osoby powyżej 50 roku życia wytwarzały więcej przeciwciał przeciwko wiadomo czemu, informuje pismo Scientific Report. Zespół badawczy kierowany przez Joel Paletier i Jenna Francisco Massona, profesorów z Wydziału Chemii Université de Montréal, chciał dowiedzieć się, czy do wytwarzania lepiej chroniących przeciwciał prowadzi naturalna infekcja, czy też zapreparatowanie. Jak zaobserwowali, osoby, które otrzymały preparat Pfizera, BioNTech lub AstraZeneca, miały znacznie wyższy poziom przeciwciał niż osoby po zarażeniu. Przeciwciała te były również skuteczne przeciwko wariantowi Delta, który nie był obecny w Quebecu, gdy próbki zostały zebrane w 2020 roku. Mason, specjalista do spraw instrumentów biomedycznych, i Paletier, ekspert w dziedzinie chemii białek, byli zainteresowani niedostatecznie zbadaną grupą, osobami, które zostały zarażone wiadomo czym, ale nie trafiły do szpitala w wyniku zarażenia. Dlatego 32 kanadyjskich dorosłych niehospitalizowanych z powodu wiadomo czego zostało zrekrutowanych przez Centre Hospitalier de Université Laval od 14 do 21 dni po zdiagnozowaniu za pomocą testów PCR. Było to w 2020 roku, zanim pojawiły się warianty beta, delta i gamma. Każdy, kto został zakażony, wytwarzał przeciwciała, ale starsze osoby produkowały ich więcej niż dorośli poniżej 50 roku życia, powiedział Mason. Ponadto przeciwciała były nadal obecne w ich krwioobiegu 16 tygodni po postawieniu diagnozy. 103, my goodness me, a 3 is my lucky number. No jednak co krzepki senior, to krzepki senior. No z pozoru chorzy, niedołężni, zmęczeni życiem, a tutaj popatrzcie, że ich organizmy jednak potrafią sobie radzić nawet lepiej niż młodsi, najbardziej chronieni, i to w sumie właśnie przez własne organizmy. No i w sumie to bardzo fajna wiadomość po tych wszystkich negatywnych z ostatnich dni, po tym całym zastraszaniu społeczeństwa. Wreszcie mamy coś, co jest jak najbardziej pozytywne. Pokazuje nam, że idziemy w dobrą stronę, a nasze organizmy może już po prostu zaczynają się uodparniać na tę chorobę i być może już w przyszłym roku nie będziemy mieli tak twardych lockdownów. Na początku wiadomo czego, to właśnie wiekowi byli najbardziej narażeni na zakażenie i o nich się najbardziej martwiono. Godziny dla seniorów i takie tam inne bezsensowne ceregiele, które wprowadzano. Jak się teraz okazuje, to seniorzy mają najwięcej przeciwciał i są niczym tarcza na wiadomo co, jeśli oczywiście już swoje przechorowali, bo jak przechorowali po raz pierwszy, no to wiadomo, że dalej jest to dla nich niebezpieczne. A bać się powinni teraz bardziej ci młodsi, którzy już przechorowali. W sumie ostatnie warianty wiadomo czego mają szczególnie mocno dotykać właśnie osoby w wieku do 30 roku życia. Profesor Mirosław Czuczwar z SPSK1 w Lublinie przekazał, że średnia wieku chorych na wiadomo co na oddziale intensywnej terapii zbliżyła się do 30 lat.
Dodał, że wstydem dla środowiska medycznego jest to, że przedstawiciele zawodów medycznych są aktywnymi antywiecieczymi. Dlaczego jest coraz więcej młodych w szpitalach? No, mamy na to odpowiedź, bo seniorzy lepiej sobie radzą z odpornością. I to fajna informacja. Następny temat. Mój ojciec załatwił mi pracę w dziale IT. Nie wiem za dużo IT, poza grami. To moje opowieści z pracy. Dzień pierwszy. Kobieta prosi mnie o zainstalowanie najnowszego Adobe Raidera. Przedstawiciele branży IT alarmują, że Polski Ład miał zachęcić do pracy na etacie, a będzie odwrotnie. Dotkliwa stanie się zmiana zasad obliczania i odliczania składki zdrowotnej przez pracowników etatowych, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Najlepiej zarabiający specjaliści IT stracą na Polskim Ładzie nawet jedną pensję w skali roku. Eksperci firmy Averson podkreślają, że wprowadzane przez rząd zmiany podatkowe uderzą przede wszystkim w dobrze opłacalnych fachowców i jednoosobowe działalności gospodarcze, stanowiące popularną formę zatrudnienia doświadczonych specjalistów w branży IT. Przypominają też, że Sejm odrzucił wszystkie istotne poprawki wprowadzone do Polskiego Ładu przez Senat, a w tym najważniejszą z nich, przesuwającą o rok moment wejścia w życie nowych przepisów. Polski Ład ma dobre strony. Pozytywnie należy ocenić przede wszystkim podwyższanie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie do 120 tysięcy złotych drugiego progu podatkowego, powyżej którego stosowana jest 32% stawka PIT. Do tego dochodzą nowe przywileje podatkowe, takie jak ulga dla klasy średniej czy ulgi na innowacje, wylicza Ewa Szkolnicka-Górecka z firmy ITA, doradztwo podatkowe. Choć powyższe korzystne zmiany wprowadzono przy zachowaniu dotychczasowych stawek PIT, to sytuację komplikuje rewizja zasady obliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Składka ryczałtowa zastąpiona zostanie składką obliczaną od dochodu. Eksperci z Averson przypominają, że dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie aż 9% dochodu. W przypadku osób opodatkowanych liniowo będzie to 4,9% dochodu. Jednocześnie wysokość składki zdrowotnej tych specjalistów nie będzie mogła być mniejsza niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Z kolei ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw oraz od wysokości osiągniętych przychodów. Niekorzystne zmiany odczują również osoby zatrudnione na etacie, które także stracą dotychczasowe możliwości odliczania znacznej części składki zdrowotnej od podatku. Zatem w praktyce, chociaż stawki PIT nie zmieniają się, podatek dochodowy do zapłaty będzie finalnie wyższy. Polski Ład miał zachęcić do pracy na etacie, a tymczasem jest odwrotnie. Dynamiczny wzrost płac sprawia, że specjaliści IT często zmieniają pracę i coraz trudniej ich zatrzymać. W najgorszej sytuacji są polskie firmy technologiczne, które nie są w stanie rywalizować stawkami z zagraniczną konkurencją, a to cios w innowacyjność gospodarki. Idę do domu. Dzień 8. Koleś z 7 dnia znowu dzwoni. No i znowu wmawia nam się, że będzie zajebiście, że będzie najlepiej na świecie. Na zmianach skorzysta oczywiście sektor IT, któremu będzie się opłacało przejść na etat, bo będą mieli mniejsze podatki, a tu dupa, bo co z tego, że będą mieli mniejszą jedną składkę, jak podskoczy im druga. Fajnie, nie? No, tak się to robi, tak się właśnie mydli oczy, pokazuje się gawiedzi, że będzie lepiej, a głośno, ale dalej głośno o tym jest, że w sumie podobnie może być, a dla tych, którzy zarabiają lepiej, będzie gorzej, jak się już tak wszystko sumuje. No i oczywiście tutaj znowu będzie na pewno gadka, która z pewnością trafi do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że tym informatykom i tak się w dupach poprzewracało, bo zarabiają za dużo, nie powinni tyle zarabiać, dzięki temu, że ich skroimy o jedną pensję, która często może wynosić kilkanaście tysięcy złotych na rękę, to wy będziecie mieli o 50 zł więcej do jakiegoś zasiłku. Więc chyba sytuacja win-win, nie? Nie trzeba było się uczyć na informatyka. Proste. Nie miałbyś pieniędzy? To teraz byś ich nie tracił. Proste. Przepraszam, z czym jest ta polewa na tym ciastku, bo jakoś dziwnie smakuje? Z kakałem. A, kakao, świetny pomysł. Dzięki.
tego skora mamy od Benego 11, za co szacuneczek, no i oczywiście otrzymujesz od nas złote kakao. A jeśli ty chcesz rzucać złotą statuetkę, wbijaj koniecznie na naszą grupę facebookową Podstawki Macieja Reaktywacja. Tymczasem raz jeszcze zapraszam cię tutaj na ten kanał o godzinie 21 po nasz komentarz do Marszu Niepodległości, na którym na pewno dzisiaj będziemy, znaczy już byliśmy, jak to oglądacie. No i na ten, na kanał Co Mówią, tutaj zaraz będziecie mieli linki, jak i w opisie i przy piętym komentarzu, gdzie dostaniecie relacje z tego marszu, jak tam tak naprawdę było. Zawsze z naszą, jak możliwie jak największą obiektywnością. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło, no i widzimy się dziś o 21 tutaj. Wchodzę na tego bita, z majki właśnie zawarę pak jak Rocky, na ring będę walczył do końca, twardo stał na nogach, na życiowych schodach jeszcze wiele ich mam do pokonania, żeby spełnić swoje marzenia. Wiem, że droga do nich będzie długa i męcząca, ale wielka wiara w siebie, ziomek, czyni cuda.